Dziękujemy bardzo. Teraz kolejne pytanie. Jako pierwszy odpowiada pan Sławomir Miklicz, a przepraszam, pan Bogdan Struś, a pytanie dotyczy takiej kwestii. Dzisiaj współczesny samorząd stoi przede wszystkim pieniędzmi pozyskanymi pozabudżetowo, czy to z Unii Europejskiej, czy z budżetu państwa. Więc chciałem zapytać, czy uważa pan, że SANOK w pełni wykorzystuje możliwości, jakie niesie za sobą Unia Europejska, jeżeli pan zostanie burmistrzem, czy coś w tej kwestii się zmieni, czy będzie pan kontynuował to tempo rozwoju, które jest w tej chwili, jeśli chodzi o ten aspekt pozyskiwania środków z Unii Europejskiej? Panie redaktorze, zacznę może od końca. Nie będę kontynuował tego tempa rozwoju i pozyskiwania środków, bo to tempo jest zbyt małe i tu nie mamy wątpliwości. Nie podzielam również poglądu, że samorząd miejski stoi na środkach pozyskiwanych z Unii czy z innych funduszy. Proszę przypomnieć, że oto budżet miasta Sanoka po stronie przychodów to około 100 milionów złotych. Wydatki pewnie przekraczają nawet te 100 milionów złotych z uwagi na ostatnimi czasy szczególnie duże kredyty. Dlatego potencjał Sanoka, jeżeli chodzi o gospodarkę, potencjał Sanoka, jeżeli chodzi o budżet, jest dosyć duży. Jeżeli by nie powiedzieć, w warunkach 40-tysięcznego miasta bardzo duży. Oczywiście to nie zmienia faktu, że środki i strukturalne, i środki możliwe do pozyskiwania z różnych funduszy są dosyć duże. Będąc starostą, szanowni państwo, założyliśmy jedną rzecz, że oto do każdej złotówki z budżetu wydanej dołączymy 3 złote pozyskane z różnych funduszy. W Sanoku proszę o to spojrzeć, że większość inwestycji prowadzonych jest z budżetu miasta. Dlatego tu też potrzeba zmiany. Z założenia jednego generalnego. Do każdej złotówki z budżetu musimy doprowadzić kolejnych kilka złotych ze środków unijnych czy z innych funduszy. Dziękuję bardzo. Na to samo pytanie prosimy o odpowiedź pana Wojciecha Pruchlickiego. To prawda, w tej kadencji tych środków unijnych niewiele pozyskaliśmy i gdyby też nie pomoc wielu działaczy PiS-u, członków, sympatyków, niektórzy już nawet nie żyją niestety, to byłoby tego jeszcze mniej. Natomiast to rzeczywiście jest pewna bolączka pozyskiwania środków unijnych, gdyby miasto i Rada Miasta współdziałało w sposób taki bardziej zbliżony do działalności sanockiego powiatu, to może byłoby tych środków więcej. Natomiast czy tylko środki unijne to byłyby dla nas rzeczą najważniejszą? Te środki się niebawem po prostu kończą i trzeba będzie na nowo domagać się negocjować w Unii Europejskiej ilość tych środków na Polskę. Natomiast poza środkami unijnymi, których jest mało, ja wciąż powtarzam i będę powtarzał, ważniejsze jest jednak to współdziałanie w lepszym połączeniu Sanoka z krajem i mówię, współdziałanie nie tylko tutaj, my musimy również, i to burmistrz miasta powinien to robić, powinien szukać pomocy i o tę pomoc walczyć w sejmiku wojewódzkim, w parlamencie polskim, w parlamencie europejskim. Nie powinien w tym kierunku nie wędrować. To jest istotne, to jest bardzo ważne. Dopiero wtedy będą w Sanoku inwestorzy, jeżeli Sanok będzie dobrze połączony z Polską. Dziękujemy bardzo. O odpowiedź na to samo pytanie, czyli w kwestii pozyskiwania środków unijnych, prosimy pana Sławomira Miklicza. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja tylko tak uzupełnię tu wypowiedź pana Wojciecha. Oczywiście gdyby nie pomoc wielu ludzi przyjaznym Sanokowi, wielu ludzi, którzy starali się pomóc temu miastu w ostatnich latach, to pewnie tych środków by było mniej. To tak tylko, żeby oddać gwoli ścisłości tym wszystkim, którzy byli zaangażowani, a nie tylko działaczom jednego ugrupowania. Natomiast, szanowni państwo, 4 lata, które właśnie mijają tej kadencji, to był najlepszy okres. To był najlepszy okres, bo najwięcej środków można było pozyskiwać.
zarówno z programów operacyjnych, tych ogólnokrajowych, czy też regionalnego programu operacyjnego, z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, czy też no, wielu innych projektów rządowych chociażby, które z budżetu pieniądze można było pozyskiwać, to był ten czas właśnie. Myśmy ten czas troszkę przespali. Ja nie mówię, że nic nie zostało zrobione, bo tutaj byłbym niesprawiedliwy oczywiście, natomiast wiele szans zostało zaprzepaszczonych. Środki unijne się nie kończą, one będą dalej. W tej chwili właśnie trwa negocjacja budżetu unijnego na lata następne i tu poprzez doświadczenia, które mamy w tej chwili, należy się lepiej do tego okresu przygotować. W tej chwili przez następne dwa lata będziemy korzystali z końcówki, można tak powiedzieć, regionalnego programu operacyjnego chociażby i ten czas trzeba dobrze wykorzystać. Ale są też środki krajowe, budżetowe, jak chociażby środki z totalizatora sportowego, gdzie miasto Sanok nie uzyskało ani jednej złotówki przez ostatni czas, przez ostatnie 4 lata z tego programu, a ościenne gminy bardzo aktywnie z tego korzystały. Dziękuję.